Rynek Główny to największa atrakcja turystyczna Krakowa. Poznajmy te mniej znane. Balon to stosunkowo nowy sposób na zobaczenie panoramy Krakowa. Wsiądziemy do niego w okolicy Ronda Grunwaldzkiego. Obok jest też plaża z piaskiem i leżakami oraz boiska do siatkówki. Idąc dalej bulwarami wiślanymi docieramy do kładki Bernatka, która łączy Podgórze z Kazimierzem. Budowla nazywana jest też Mostem Miłości, bowiem zakochani wieszają na niej kłódki. Kluczyki zwykle wyrzucają w odmęty wody. Od strony Kazimierza do mostu prowadzi ulica Mostowa, przy której powstały ciekawe restauracje dla rodziców z dziećmi, jak i małe, urocze knajpki dla dorosłych. Po drugiej stronie mostu, w Podgórzu, znajdziecie interesujący mural. Jesteśmy już w dzielnicy Zabłocie, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Muzeum prezentuje życie w Krakowie przed II wojną światową, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. To jedno z najbardziej działających na wyobraźnię muzeów w Polsce. Wiernie odtworzono wiele pomieszczeń i zadbano o nowoczesne formy przekazu. Po wejściu na trasę zwiedzania zostaniecie zaproszeni do interakcji, używania ekranów informacyjnych czy też podbijania kartek z templami. Do tego muzeum każdy powinien pójść choć raz. Po sąsiedzku znajduje się MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W najmłodszym krakowskim muzeum znajdziemy to, co w nowo powstającej sztuce najlepsze. Najwygodniej dotrzeć tu tramwajem linii 11 lub 20 do przystanku Zabłocie. Miłego zwiedzania!